Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku Mody na Mazowsze, rozmowy online. Dzień dobry pani dyrektor. Dzień dobry, witam serdecznie i proponuję, żebyśmy wróciły do tej formy na co dzień, codziennej, czyli Beata, Dorota. Super, dziękuję ci bardzo. To jak tak, to zacznę od przedstawienia ciebie. Dzisiaj naszym gościem jest, jak państwo widzą, zastępca dyrektora Muzeum Niepodległości, pani Beata Michalec. Jeszcze raz cię oficjalnie witam. Wieloletnia prezes Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. No i stamtąd się też znamy i nie tylko, także dziękuję za tę możliwość, że mówię do ciebie po imieniu. Dziękuję bardzo. A dzisiaj przed nami jest specjalny odcinek. Specjalny z paru powodów. Po pierwsze, tak się złożyło, że dzisiaj jest też rocznica zakończenia II wojny światowej i wzniosłość tej daty zbiegła się przypadkowo zupełnie z wzniosłymi tematami, które dzisiaj będziemy poruszać. Bo Muzeum Niepodległości wraz ze swoimi trzema oddziałami, Cytadelą, Pawiakiem i oddziałem Muzeum w Alei Szucha, to muzea, które są poświęcone martyrologii polskiej, odzyskiwaniu niepodległości, ofiarom, które zostały złożone po to, żebyśmy my mogli żyć w wolnym kraju. To miejsca, które dla turystów są może mniej przyjemne, może trudniejsze w odbiorze, bo nie są najszczęśliwszymi miejscami do odwiedzin, tak jak Łazienki Królewskie. Ale każdy, kto mieni się Polakiem i chce nim być, powinien te miejsca odwiedzić. Także dzisiaj specjalna wycieczka z refleksjami, co to jest niepodległość, czym jest wolność dla nas dzisiaj. W specjalnym czasie zapraszamy na wycieczkę po tym muzeum. Zapytam, jakby, bo wszyscy, mam nadzieję, że wszyscy kojarzą jednak, gdzie jest główna siedziba Muzeum Niepodległości. To specjalne miejsce, Pałac Przebędowskich Radziwiłłów, w bardzo specyficznym dla Warszawy miejscu, prawda? Tak, to prawda, bardzo specyficzne miejsce, ale bardzo wyjątkowe. Przyjeżdżają wokół pałacu tramwaje z jednej i z drugiej strony, czyli jesteśmy na takiej bardzo wspaniałej wyspie komunikacyjnej. Czasami wydaje się, może stwarzać takie wrażenie, jeżeli ktoś jest po raz pierwszy, że za moment do pałacu wjedzie tramwaj, ale wszystko jest bezpieczne. Ten pałac był zawsze w tym miejscu, od momentu wybudowania, ale też od razu bym powiedziała, że był taki moment, właśnie dobrze Dorota, że nadmieniłaś, że jest dzisiaj wyjątkowy dzień, bo jest rocznica zakończenia II wojny światowej. I kiedy już mieszkańcy powrócili do Warszawy, to Warszawa nie była tak piękna, jak jest dzisiaj, tylko była jednym wielkim gruzowiskiem. I tak naprawdę niewiele osób się spodziewało, że to miasto powróci do normalności i do życia. Między innymi w czasie działań w Powstaniu Warszawskim Pałac Przebędowskich Radziwiłłów też został zniszczony. I kiedy padła decyzja o odbudowie Warszawy, to też były różne koncepcje na tą odbudowę. I w tej koncepcji wcale od razu nie znalazła się odbudowa Pałacu Przebędowskich Radziwiłłów. To dopiero profesor Jan Zachwatowicz, dzięki któremu odbudowane jest Stare Miasto, mury staromiejskie, uparł się, żeby Pałac Przebędowskich Radziwiłłów był odbudowany i on jest w tym samym miejscu, gdzie zawsze stał. Ale myślę sobie tak, że jak profesor Zachwatowicz jakby no, dbał o to, żeby to odbudować, to pewnie nie miał na celu tej instytucji, która była waszym poprzednikiem w tym pałacu, bo muzeum jest od 90 roku, a jak robiłam taki research wśród znajomych, no ale gdzie to Muzeum Niepodległości, gdzie? Ja mówię, to w Muzeum Lenina. A, w Muzeum Lenina. Więc jakby moje pokolenie ma tak wdrukowane, że to miejsce jest Muzeum Lenina, że mamy poważne wyzwanie, ja biorę się też za to, żeby jednak przekodować Muzeum Lenina na Muzeum Niepodległości. Tak, to prawda. Właśnie większość pałaców i zabytków została przemianowana na inne funkcje. Wiadomo, zostały te miejsca najwspanialsze odbierane właścicielom i nie mieli prawa powrotu do swoich siedzib, do swoich pałaców, domów, rezydencji. I w Pałacu Przebędowskich Radziwiłłów zorganizowano Muzeum Lenina. I rzeczywiście w tej świadomości naszej
mieszkańców Warszawy jest kojarzenie pałacu, nawet się nie mówi o tym, że to jest Pałac Przebędowskich Radziwiłłów, tylko Muzeum Lenina. Tak. Przez kilkadziesiąt lat tam rzeczywiście to muzeum się mieściło. Ale tak jak powiedziałaś, od 90 roku jest to Muzeum Niepodległości, chociaż na samo powstanie Muzeum Niepodległości połączono dwa muzea. W dobie transformacji i przekształceń wszystkiego, co było przed 89, a potem po 89 roku, połączono Muzeum Lenina z Muzeum Polskiego Ruchu Rewolucyjnego. Muzeum Polskiego Ruchu Rewolucyjnego mieściło się tam, gdzie w tej chwili jest Galeria Porczyńskich. I połączono jak gdyby te dwa muzea i powstała nazwa Muzeum Polskiego Ruchu Niepodległościowego. I dopiero w 90 roku ta nazwa została uporządkowana i mamy Muzeum Niepodległości. Ale nie jest przypadkiem, bo przecież historia tego polskiego ruchu rewolucyjnego jest z odzyskaniem niepodległości nierozerwalnie związana. My trochę to mylimy w takich popularnych rozmowach, że to komuna, że to Lenin, że to samo zło po prostu, a jednak te ruchy, które były ruchami przywracającymi godność pracy robotniczej, one się bardzo nałożyły na historię odzyskania niepodległości w Polsce, prawda? Tak, to prawda. Też należy sięgnąć do historii. Przecież mamy świadomość, że było powstanie listopadowe i powstanie styczniowe i na tym się jak gdyby kończy, tak? Tak. To jest też nie do końca taką prawdą historyczną, ponieważ na terenie Warszawy na przykład w 1904 roku była wielka manifestacja, tak zwana manifestacja grzybowska, czyli na Placu Grzybowskim zbierały się tłumy manifestujących osób, które walczyły między innymi o odzyskanie przez Polskę niepodległości, ale też o to, aby zwykli, najbiedniejsi mieszkańcy naszego jeszcze niepowróconego jak gdyby państwa, kraju, żyli godnie. Przecież miasta na całym świecie się rozwijały i przybywało coraz więcej tak zwanych robotników, najbiedniejszych ludzi, którzy pracowali naprawdę za niewielką stawkę i czasami nie starczało to na życie. Mieszkali w bardzo biednych warunkach. Warszawa też wcale nie była miastem, które mogłoby się poszczycić, że miało wszystkie warunki spełniające temu, żeby to życie było lepsze. Czasami w jednej izbie mieszkało po kilkanaście osób. To był też taki moment na to, żeby zadbać o, i to sami ci robotnicy, ale też inteligencja, która zrzeszała się chociażby w PPS-ie. Tak? Z PPS-u wywodzi się marszałek Józef Piłsudski. W 1905 roku mamy rewolucję i znów te ruchy rewolucyjne zaczynają pojawiać się w Warszawie. I sami mieszkańcy, ale też i Piłsudski mówił o tym, że to była duma dla tych, którzy wyszli na ulicę, bo byli też i zabici podczas manifestacji grzybowskiej. Tak. I ranni, i zabici, że po powstaniu styczniowym nareszcie obywatele, nasi obywatele miasta wyszli na ulicę, żeby zawalczyć o coś bardzo ważnego. I okazuje się, że mamy to dziedzictwo, o którym zapominamy. I nie możemy tego, tak jak powiedziałaś, kojarzyć, że to była komuna, że to było zło. Nie, to były ruchy, które między innymi przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości, bo wiele ludzi włączyło się później w szeregi, które tworzył Piłsudski. Ja przygotowując się do programu, też sobie bardzo tę wiedzę porządkuję. Po raz kolejny i kolejny czytam o tym. I myślę, że często w dyskusjach historycy tak się jakby zagłębiają w detale i rozmawiają o takich szczegółach, że trochę zapominają o tym, że trzeba ludziom wprost powiedzieć, że właściwie powstanie listopadowe to jedno pokolenie, powstanie styczniowe to jest kolejne pokolenie, a ruchy robotnicze
już nie miały, właściwie to byli już ludzie, którzy nie pamiętali poprzednich spotkań i dzięki temu, że ruchy narodowościowe i robotnicze nałożyły się na siebie, było możliwe odzyskanie niepodległości. I te historie, ja dla swoich potrzeb, czytam w ogóle macierzowo, że trzeba nałożyć na to, co się wiązało z odzyskaniem państwa, to, co wiązało się z walką klasową. I dopiero to umożliwiło nam właśnie uzyskanie wolności. Mało tego, nie umiem nakładać pewnego cyklu historycznego i podobieństwa w każdej z tej sytuacji, przy jednym powstaniu i przy drugim, przy niepodległości, jeszcze przed II wojną światową, jak ta historia jest podobna nawet do tego, co się dzisiaj dzieje. Powinniśmy więcej historii się uczyć i wtedy pewnie mniej byłoby błędów w polityce. Tak, uczyć się, ale też i nie wypaczać jej. Tak, uczyć się i nie wypaczać, i szanować, jakby tak, nie wypaczać. A ponieważ historię piszą zwycięzcy, to często do tych wypaczeń dochodzi, prawda? Często tak, ale ja... trzymajmy się, że historia musi być tak przekazywana, jaką była. Tak, taką, jaką była. Ja wczoraj nawet właśnie kawałek znalazłam przemówienia Piłsudskiego z tych ruchów, co prawda to było w Krakowie, a nie na Placu Grzybowskim u nas, ale to był przecież ten sam rok, jak on mówił o tym, że nam milczeć nie wolno, polityka nie jest matematyką, obliczyć i przewidzieć wszystkiego niepodobna. Dopóki społeczeństwo jest bierne, spodziewa się wszystkiego od wypadków, od innych, nie tylko od siebie, nic nie nastąpi. Przejście do nowej taktyki jest koniecznością, nawet gdyby ta doprowadziła do powstania utopionego we krwi. Taniej nas to będzie kosztowało niż dzisiejsza martwota. Więc widać, jak bardzo on starał się pobudzić społeczeństwo zmęczone już zaborami i brakiem wolności do walki klasowej i walki o wolność. Warto to sobie odświeżyć czasem i rozumiem, że na ten temat głównie można obejrzeć ekspozycję właśnie w głównym waszym budynku, w głównym muzeum, prawda? W siedzibie w pałacu. Mam nadzieję, że jak powrócimy już do normalności, będziemy mogli wyjść ze swoich domów, przybyć do Muzeum Niepodległości, do siedziby głównej. Zobaczymy wyjątkową wystawę Polonia Restituta o niepodległość i granice 1914-1921. Na tej wystawie znajdują się eksponaty ze zbiorów Muzeum Niepodległości i jak najbardziej tutaj będzie kontynuacja tego tematu, które podnosiłyśmy właśnie przed chwilą. Ale znajdą się też inne wystawy, jak z Orłem Białym przez wieki, gdzie będą przygotowana jest ta wystawa, czeka na zwiedzających. Prezentujemy tutaj wszystkie też zbiory dotyczące Orła Białego, które znalazły się w zbiorach Muzeum Niepodległości, ale też bardzo ważna wystawa, która będzie udostępniona dla Państwa, Kresy i bezkresy, czyli w zbiorach Muzeum Niepodległości w Warszawie. Bo przecież trzeba pamiętać, że to nie tylko Warszawa, nie tylko to, co było na Mazowszu, ale też dalekie tereny Rzeczpospolitej. Które nie są dzisiaj w granicach Polski, a kiedyś były. Więc te zbiory też są bardzo ciekawe. Ale też znajdzie się kolejna wystawa w samym pałacu, wystawa Historia właśnie rodu Przebędowskich i Radziwiłłów i będzie można tą wystawę zobaczyć, czyli Historia pałacu, to co działo się przed wojną i zdecydowanie wcześniej. I tak jak tutaj pan Bartek podpowiada na czacie, ja Państwa zapraszam do udziału w czacie, tam są też linki od razu przekazywane bezpośrednio z muzeum, to trzeba wspomnieć i właściwie podkreślić, że Muzeum Niepodległości działa niezwykle aktywnie i prężnie online. Jakby każdy z Państwa oddziałów prowadzi i zwiedzanie wirtualne, i lekcje, i warto zaglądać, to jest też niezwykle ciekawy materiał do wykorzystania przez szkoły i do lekcji historii, bo inaczej się człowiek uczy lekcji z podręczników, gdzie ta historia często jest przekazywana sucho, bez
chronologii i ciągu logicznego, globalnego, ani nawet państwowego, a w muzeum można to uchwycić. Tak. Nie powiedziałyśmy jeszcze dla tych osób, które jednak są spoza Warszawy i nie wiedzą, gdzie było Muzeum Lenina dzisiejszej niepodległości, że to jest przy Placu Bankowym i przystanek Plac Bankowy to jest to miejsce, gdzie należy wysiąść i po remoncie prowadzą nas piękne kwietniki, z każdej strony do muzeum można dojść koło Grubej Kasi. Tak. Ale ja Solidarności 62, dokładnie. Dokładnie. Proponuję, żebyśmy się przeniosły na Cytadelę, bo to jest miejsce, które pewnie nikomu w Polsce przedstawiać nie trzeba, gdzie macie swój oddział 10 pawilonu. Tak, Muzeum 10 pawilonu Cytadeli Warszawskiej to jest jeden z oddziałów i to jest to najstarsze muzeum w muzeum, związane oczywiście z bardzo bolesną historią Polski i z bardzo bolesnymi losami ludzi, którzy się tam znaleźli. Bo należy wspomnieć, że Muzeum 10 Pawilonu, czyli Cytadela Warszawska, tak w skrócie mówimy Cytadela Warszawska, to miejsce, które powstało za karę, za powstanie listopadowe. Wywłaszczono wtedy wszystkich mieszkańców, zlikwidowano domy, a zresztą muzeum znajduje się w przepięknym miejscu, na wysokim brzegu żoliborskim. Żolibor, tak, wysoki brzeg, piękny widok, tylko niestety smutne, bardzo smutne miejsce. Tam w tym miejscu po wysiedleniu mieszkańców rozpoczęto budowanie twierdzy, cytadeli z przeznaczeniem również na więzienie. I osadzano tam wszystkich niepokornych Polaków, którzy podejmowali jakiekolwiek próby dotyczące walki z caratem, ale również po powstaniu styczniowym było bardzo masowo wykorzystywane. Wszyscy uczestnicy, których schwytano, byli to najważniejsi, łącznie z dyktatorem powstania styczniowego, z Romualdem Traugutem, który był więziony na Cytadeli, został wyprowadzony z Cytadeli w miejscu, gdzie mamy krzyż Traugutta obok Cytadeli, czyli w parku dzisiaj jego imienia, został on tam zamordowany. Ale nie wiemy, gdzie znajdą się jego zwłoki. Także tutaj ten moment po powstaniu styczniowym i potem największe znów więzienie, czyli rewolucja 1905 roku. Wszyscy ci, którzy byli powiązani z rewolucją, byli właśnie tam aresztowani. Ale tak na marginesie, rewolucja 1905 roku to również strajk szkolny. I za moment walka o szkołę polską, o polskość. I przez to, że włączył się do strajku szkolnego jako uczeń, już dosyć zaawansowany, Starzyński przebywał kilka tygodni, prezydent miasta Warszawy. Także, ale powracając jeszcze do nieco wcześniejszego okresu, to sam marszałek Józef Piłsudski był więziony na Cytadeli Warszawskiej. No i wchodząc przez bramę straceń, idziemy też takim pięknym jak gdyby deptakiem, jeżeli tak można powiedzieć. Po prawej stronie mamy krzyże symboliczne, bo w tym miejscu nie ma cmentarza, tylko są to symboliczne krzyże osób zamordowanych wyrokami na Cytadeli. Wchodzimy przez bramę straceń, tam gdzie wieszano więźniów, jest taki jeszcze zachowany szubienica, na której wieszano. Przechodzimy dalej drogą straceń, czyli tą drogą, którą przeprowadzano więźniów z samej celi, ta droga straceń do momentu egzekucji. No i wchodzimy na ten pięknie zadrzewiony starodrzewem dziedziniec, gdzie mamy same pomniki przyrody, to jest też bardzo ważne, bo tam znajdują się grusze, które są na przykład z 1830 któregoś roku, więc no, takich pomników przyrody nigdzie indziej
nie znajdziemy. To są pomniki przyrody i świadkowie czasów, prawda? Tak, to są świadkowie tego, co się działo na terenie Cytadeli Warszawskiej. Można powiedzieć, że żyją dalej, tak? Drzewa żyją, były świadkami tego tragizmu, który tam się odbył. Muzeum jest, sama Muzeum 10 Pawilonu jest bardzo mocno w tej chwili zmodernizowane. Mamy bardzo nowoczesny pokaz multimedialny. Wchodząc do muzeum przenosimy się, wchodząc do cel przenosimy się jak gdyby w tą rzeczywistość, która wtedy tam panowała. Jest cela Piłsudskiego, jest cela Dmowskiego, jest cela Traugutta, Marchlewskiego nawet. Cela zachowana po to, żeby też wspominać o tym, że był taki obywatel, który no niestety dzisiaj możemy ocenić go bardzo negatywnie, tak? A zwłaszcza w kontekście też Bitwy Warszawskiej, bo w tym roku mamy też wyjątkową rocznicę Bitwy Warszawskiej. Także warto przyjść do Muzeum 10 Pawilonu Cytadeli Warszawskiej i zobaczyć naocznie to wszystko, co tam się znajduje. Przeczytałam, że w sumie tam więziono ponad 40 tysięcy osób w sumie. Tak. To robi wrażenie, tak? Jakby, bo tu mówimy o pojedynczych nazwiskach, najważniejszych bohaterach, ale 40 tysięcy osób, które... Oczywiście, to jest prawda. To niestety jest taka liczba, być może nawet ona jest zaniżona, bo też nie do końca wszystkie dokumenty się zachowały w archiwach. Archiwa były też zniszczone podczas działań II wojny światowej, a zwłaszcza w Powstaniu Warszawskim, ale część archiwów Rosjanie, kiedy opuszczali Polskę, Warszawę, podczas kiedy wchodzili znów Prusacy do Warszawy, niestety oni też mocno wywozili wszystkie archiwa do siebie w głąb Rosji. No, trudne miejsce. Warto chyba też powiedzieć w tym miejscu, że Cytadela była sercem twierdzy, a twierdzą tą było miasto, tak? Twierdza Warszawa. Tak, to prawda. Zresztą Rosjanie sobie wymyślili po powstaniu listopadowym, że jednak Warszawa zostanie otoczona różnymi twierdzami. Więc tak naprawdę rozwój Warszawy został wstrzymany przez to, że w obrębie miasta zostały z różnych stron postawione twierdze, tak, że otoczone były pierścieniem, można powiedzieć pierścień twierdzy, tak, wokół tak. miasta i ono się nie mogło rozwijać. W sumie tych fortów, bo to są przecież ogromne obiekty, tak jak Fort Bola czy Fort Bema, jakby wiele z nich nadal w strukturze miasta funkcjonuje, to jest około, zdaje się, 29 fortów plus Cytadela, plus jeszcze działa po drugiej stronie Praski, plus twierdza Modlin, która no, ewidentnie była częścią fortyfikacji. I jest takie zadanie dla chętnych, kto jeszcze nie robił, to uważam, że to zawsze warto, żeby wziąć plan Warszawy, rozłożyć go taki, najlepiej jednak mieć wersję papierową, chociaż nie tylko, i zobaczyć, jeżeli Cytadela byłaby środkiem, jak trzy pierścienie fortów okalają Cytadelę. I do dzisiaj to są uwarunkowania, które nawet dzisiaj, tyle lat później, mają wpływ na to, jak Warszawa się rozwija. I co się gdzie buduje, jak jest układ dróg. Także twierdza Warszawa do prześledzenia. Mam w ogóle takie marzenie, żebyśmy może zrobiły z tego produkt turystyczny, bo no, to jest unikalne w skali świata, nie ma drugiego miasta, które jest twierdzą. To prawda, tutaj pani Sylwia nam napisała na czacie, forty rozsiane są po całej Warszawie, ale to co ty powiedziałaś, tak, forty są rozsiane po całej Warszawie, ale należy pamiętać, że Warszawa rozwinęła się dopiero po 1916 tak roku, jest. Ponieważ do Warszawy w 1916 roku zostały przyłączone inne dzielnice. I należy pamiętać o tym, że miasto zupełnie w tamtych czasach wyglądało inaczej. Ten pierścień fortów był po to, żeby właśnie Warszawa się nie mogła rozwijać. Dokładnie, ale też to była twierdza, która jednak broniła zachodniej granicy Imperium Romanowów przez ponad 100 lat.
I wiadomo było, że to musi być miasto, które ma przede wszystkim funkcję obronną. No, a rozwinęło się po odzyskaniu niepodległości de facto. Chyba tak to powinnam powiedzieć po prostu. Tak, z tym, że jeszcze te pierwsze ruchy, znaczy w 1916 roku pruski tutaj zarządzający generał wydał decyzję, że mogą być przyłączone przedmieścia. Znaczy to nie były przedmieścia, tylko można powiedzieć, że to były wioski. W ogóle nie mówiono o tym, że to jest Warszawa. I wtedy w 1916 roku był przyłączony Mokotów, Ochota, Żoliborz, Targówek, Pelcowizna, Nowe Brudno. To, co dzisiaj znajduje się właśnie w sercu Warszawy, bo okazuje się, że Warszawa dalej się rozwija i idzie w jeszcze dalszym kierunku pozyskiwanie terenów. Opuszczając Cytadelę, wspomnimy, że tam są jeszcze inne instytucje kultury, jakby rozdzielne, jakby też tak porządkuję wiedzę zawsze, to staram się dbać. Czyli mamy przede wszystkim oddział Muzeum 10 Pawilonu, jest to oddział Muzeum Niepodległości, którego organem założycielskim jest marszałek województwa mazowieckiego, a są tam zlokalizowane jeszcze inne instytucje. Były plany, żeby tam przenieść siedzibę i Muzeum Wojska Polskiego. Nie wiem, na ile one dzisiaj są aktualne, ale chyba jeszcze tam nie ma nic na ten temat. W tej chwili kończone są dwie budowle i rzeczywiście Muzeum Wojska Polskiego pozyska nową siedzibę. Rośnie to już w oczach i widać nawet z drugiego brzegu w żurawie, które budują, ale również już mury pną się do góry. Świetnie. Tak, również znajdzie się na terenie Cytadeli, czyli całego tego obszaru, Muzeum Historii Polski, ale już też istnieje i funkcjonuje Muzeum Katyńskie. Czyli mamy jak gdyby cztery muzea w jednym takim dużym forcie, tak? Czyli na terenie Cytadeli będą cztery muzea. Różne to, też pokazuje, jak ważne jest to miejsce w historii Polski, bo cztery instytucje kultury naprawdę o takiej jakby znaczącej skali. Więc zapraszamy Państwa na Cytadelę, a w przyszłości zrobimy może jednak tą trasę po twierdzy Warszawa. Przecież to jest naprawdę potencjał turystyczny tego produktu jest niebywały i cały czas to jakoś tak nieodkryte leży. Z wielką przyjemnością Muzeum Niepodległości dołączy. Super, naprawdę, bo to jakby takie nawet wycieczki w terenie, jakimś busem, jakkolwiek, żeby w ogóle pokazać, że coś takiego było, tak? Tak, tak, jak najbardziej. Trzymam cię za słowo, Beato, naprawdę. Super. To byłoby świetnie. Przejdźmy trochę do czasów, chciałam powiedzieć nowszych, ale to wcale nie nowe czasy, bo historia Pawiaka to przecież jest, to są te same czasy co Cytadela. Tak, a kolejnym waszym oddziałem jest Muzeum na Pawiaku. Kolejne straszne i tragiczne miejsce w Warszawie. Tak, kojarzymy Pawiak z okresem II wojny światowej, ale rzeczywiście samo więzienie funkcjonowało już zdecydowanie wcześniej. Była tak zwana też Serbia, czyli więzienie dla kobiet, o którym też nie wszyscy wiedzą. Rzeczywiście jest to bardzo smutne muzeum, ale bardzo potrzebne, dlatego że należy pamiętać o tej bolesnych okresie historii Polski. Druga wojna światowa, czyli od momentu, kiedy wkraczają Niemcy do Warszawy, zaczyna się terror i to miejsce, to więzienie na Pawiaku zostaje wykorzystywane właśnie w momencie, kiedy są łapanki na ulicach, ludzie zostają przywożeni na Pawiak, ale też akcja niszczenia inteligencji warszawskiej, ale również to jest taki moment, kiedy zanim rozstrzelano w Palmirach podczas akcji AB, czyli akcja inteligencji, mordowanie inteligencji warszawskiej, przewożono ludzi na Pawiak. Tłumnie tam ich trzymano,
Potem w roku 40 przewożono podczas tej akcji do Palmir. Masowo wszyscy byli rozstrzeliwani. Między innymi został rozstrzelany Jan Pochowski, wiceprezydent Warszawy. Podczas działań we wrześniu, 25 września 1939 roku, zginął w największym bombardowaniu Warszawy w ratuszu Jan Okołokułak, to też wiceprezydent Warszawy. Jakby w tym momencie Starzyński był w ratuszu, prawdopodobnie też by zginął. Ale Starzyński też był więziony, prezydent Warszawy też był więziony na Pawiaku. I stamtąd zginie ślad, co dalej się stało z prezydentem Starzyńskim. Tutaj przetrzymywano nie tylko mężczyzn, ale przetrzymywano i torturowano kobiety. Stąd wywożono transportami w wagonach bydlęcych osoby i mężczyzn, i kobiety do obozu w Lublinie, w głąb Rzeszy. Także ślady po niektórych osobach giną zupełnie, a niektóre przechodziły obozy koncentracyjne. Udało im się przeżyć, powrócić do Warszawy. Także to miejsce jest bardzo ważne na trasie takiej turystycznej, tak? Jeżeli ktokolwiek przyjedzie do Warszawy, a zwłaszcza przywoźcie Państwo młodzież, żeby pamiętać o tych miejscach, to trzeba przybyć na Pawiak, zobaczyć. Niewiele zostało z Pawiaka. Też były egzekucje, zabierano kobiety, masowa egzekucja. O, Pawiak się mieścił tuż obok getta. Po powstaniu w getcie zostały też praktycznie ruiny. I na terenie getta były rozstrzeliwania więźniów z Pawiaka. Tam najbardziej charakterystycznym takim symbolem tego miejsca na placu jest to drzewo, prawda? Drzewo pamięci, ono jest bardzo ważne, pozostało. Pozostała też zabytkowa brama, która jest też takim niemym świadkiem tego, co się działo. Cały ten plac, który jest w tej chwili takim miejscem, gdzie odbywają się uroczystości, gdzie można złożyć kwiaty podczas uroczystości pod drzewem pawiackim, zachowały się tylko szczątki cel więzienia Pawiak. To, co było w podziemiach, czyli jak wchodzimy do Pawiaka, to mamy tylko ten taki maleńki element pozostałości więzienia autentycznego. Tak, ta historia Warszawy jest szczególnie bolesna, jeżeli chodzi o miejsca i historię odzyskiwania niepodległości, walk w całej Polsce. I myślę, że dzisiaj przy okazji rocznicy zakończenia II wojny światowej można złożyć hołd ofiarom cywilnym przede wszystkim, także zapalając tam świeczkę właśnie na Pawiaku, chociaż nie tylko. Ponad 100 tysięcy osób przez Pawiak przewinęło, blisko 40 tysięcy straciło życie w egzekucjach tam właśnie na Pawiaku. Pięknie opowiadają Państwo o tym miejscu w swoich właśnie materiałach dostępnych online. Można i to miejsce zwiedzić, jeżeli w ogóle takiego słowa można użyć. Może lepiej będzie można je poznać, oglądając właśnie materiały, które Muzeum Niepodległości przygotowuje online. Są też lekcje muzealne. W szczególności dzisiaj warto sobie tę wiedzę odświeżyć. No i stamtąd kolejnym takim tragicznym punktem, nawet nie wiem, czy nie jeszcze, to w ogóle nie, no, takie samo miejsce, które trzeba zobaczyć, jeżeli człowiek chce się mienić Polakiem, to jest więzienie na Szucha, prawda? Znane już z literatury. Powiedz coś więcej. Tak, to jest dawna siedziba Gestapo. Szucha to dawna siedziba Gestapo. Tam odbywały się najgorsze tortury. Znamy z różnych filmów czy seriali historycznych mówiących o II wojnie światowej, bardzo często właśnie pokazywane jest Gestapo i ta siedziba Gestapo i te tortury.
Tak, rzeczywiście jest to bardzo smutne miejsce, ale tam też trzeba się udać, powinno się tam być, zobaczyć. Stamtąd po tych okrutnych przesłuchaniach przez gestapowców więźniowie byli przewożeni na Pawia. Zresztą powożenie z Pawiaka na Szucha, z Szucha na Pawia było też tą bardzo słynną akcją pod Arsenałem, którą pamiętamy też, powinniśmy pamiętać z historii. Bardzo często próbowano odbijać więźniów w drodze na Szucha, z Szucha na Pawiak. I tutaj te dwa oddziały są też ze sobą powiązane. Idąc do tych oddziałów nie można, idąc zwiedzać, zobaczyć, nie można nastawiać się, że idziemy rozrywkowo, tak, w celach rozrywki, idziemy tam w celach edukacyjnych, żeby pamiętać. Pamięć historyczna jest bardzo ważna, o którą powinniśmy wszyscy mocno dbać. Tam na Szucha właśnie, w jednej z cel jest napisany przez jednego z więźniów, nie wiadomo którego, napis, który wszyscy tak dobrze znamy. Ja nie umiem go zacytować jakby wiernie, nie napisałam sobie, więc pewnie coś przeinaczę, ale to jest właśnie to, że trudno jest żyć dla Polski, trudno dla niej cierpieć, jeszcze trudniej umierać, tak? Jakby dobrze byłoby, jakbyście panowie to przytoczyli teraz na czacie, ale ten cytat znany jest, tak, z podręczników, to tam właśnie ktoś wyrył to na ścianę. Wyrył na ścianie w ostatnich prawdopodobnie i tragicznych chwilach swojego życia. Dla mnie jest to przejmujące. Ja muszę przyznać, że z wiekiem coraz trudniej jest mi mówić o tych rzeczach. Coraz więcej mam dla tego szacunku i coraz bardziej mnie to porusza. Tak jak mówisz, to nie są miejsca, które się rozrywkowo poznaje. To jest spacer z intencją poznania historii, złożenia hołdu osobom, które tam zginęły. Taki, który przemodelowuje świadomość, bo wydaje mi się, że trudno jest być w takim miejscu, posłuchać o tej historii i wyjść takim samym człowiekiem. Ale wydaje mi się też, że jesteśmy to winni tym pokoleniom, które walczyły w taki sposób o niepodległość, że jeżeli nie musimy, chwała Bogu, uczestniczyć w tym, dzięki Bogu, to powinniśmy je poznać po to, żeby bardziej szanować to, jaki świat dzisiaj mamy wokół siebie. Tak, to jest taka lekcja, idąc do tych trzech oddziałów, to jest taka lekcja pokory dla nas wszystkich, że idąc tam mamy świadomość, że losy Polski były takie, a nie inne, ale pamiętamy o tym. Ja chciałabym jeszcze nawiązać do innego wątku, otóż nawiązać do powstańców warszawskich i do powstania warszawskiego, ponieważ powstańcy to było pokolenie, które było bardzo uczone na historii powstania styczniowego. Oni mieli wielki szacunek, to młode pokolenie, które poszło do powstania warszawskiego, miało wielki szacunek do powstania styczniowego. Zresztą sam marszałek Piłsudski oddawał zwykłemu uczestnikowi powstania styczniowego, zawsze salutował. Oddawał hołd. Także to jest taki przykład. Ci młodzi ludzie szli do powstania warszawskiego, mając w sercu cały ten los powstania styczniowego. I warto, że nie szykujemy się do żadnych powstań, absolutnie, i bądźmy jak najdalej od tego, ale miejmy w sercach to, co się wydarzyło, tą pamięć historyczną. To, że przed nami nasze babcie, dziadkowie oddawali życie za II wojnę światową, ale jeszcze przedtem za niepodległość. Żeby tą podległość odzyskać, trzeba było o nią mocno powalczyć. Ten napis daje odpowiedź na pytanie, czym niepodległość dzisiaj jest. Dzisiaj w czasie, kiedy właściwie dwa pokolenia żyją w czasie pokoju, tak? Bo moi rodzice już nie pamiętali wojny, chociaż w czasie niej się urodzili, więc jakby to było pokolenie wychowane w pokoju. Ja jestem następnym, całkiem już w dojrzałych latach i też na szczęście w pokoju, więc nie musimy walczyć, ale możemy dla Polski pracować, prawda? To jest współczesna podległość, współczesna wolność.
Tak. I patriotyzm. Tak, i patriotyzm, oczywiście. To nie jest krzyk na ulicy, to nie jest machanie flagą polską, ale właśnie kultywowanie tradycji, pamięć historyczna, przychodzenie w miejsca, które są ważne w historii Polski. Nie mówię tu tylko o Warszawie, ale w ogóle. Czy też uczestnictwo w uroczystościach, które związane są z rocznicami historycznymi. To przecież jest patriotyzm. Rozmowa z dziećmi, opowiadanie im, przekazywanie im pewnych wartości, przekazywanie im historii Polski. To jest patriotyzm. Ten napis przytoczę. Łatwo jest mówić o Polsce, trudniej dla niej pracować. Jeszcze trudniej umrzeć, a najtrudniej cierpieć. Jesteśmy błogosławieni, że nie musimy umierać ani cierpieć. Ale możemy pracować i to jest wskazane jako pewną trudność. Więc ja bym do tego, co ty wymieniłaś wszystko, z czym się oczywiście zgadzam, dołożyła też taką codzienną, rzetelną pracę, powiedziałabym wręcz pozytywistyczną, tak? To jest współczesny patriota. Tak, to prawda. Ale wiesz, to jest w ogóle świetna rozmowa i marzyło mi się kiedyś, do tego też by można było wrócić, żeby porozmawiać o takich współczesnych wartościach człowieka i społeczeństwa. I wydaje mi się, że muzea historyczne i historycy mają tutaj specjalną rolę do wypełnienia, bo taki katalog wartości, które powinny w społeczeństwie funkcjonować, którymi powinno się kierować, tak, jakby życie, to jest temat, którego brakuje we współczesnej edukacji, moim zdaniem. To prawda, brakuje, dlatego też wyszliśmy z tymi propozycjami lekcji online, które okazały się dzisiaj bardzo potrzebne i rzeczywiście mamy, nie wiemy kiedy wyjdziemy z tego stanu epidemii, ale mamy już zarezerwowane terminy, bo to jest bezpośredni kontakt kustosza czy kuratora, czy edukatora w udziale w takiej lekcji, który na żywo opowiada dla danej klasy, czy też dla danej grupy, przekazuje swoją wiedzę historyczną. Jest to bardzo ważne, ale też pomimo, że czasami brakuje treści programowych i czasami brakuje możliwości wyjścia z młodzieżą czy przyjechania do naszych muzeów, my będziemy dalej podtrzymywać lekcje historyczne online. Nawet jeżeli powrócimy do normalności, to okazuje się, że z dalekich rejonów Polski nie wszystkie dzieciaki mogą tu przyjechać. Jasne. Więc warto będzie kontynuować tą działalność i przekazywać, ale z drugiej strony wszyscy ci, którzy mogą przyjechać z dziećmi, z młodzieżą, to bardzo prosimy, bo jednak taki bezpośredni kontakt, udział w spotkaniu, w dyskusji. My też w naszych spotkaniach w oddziałach mamy świadków historii. To jest ostatni moment, żeby spotkać się na przykład z byłym więźniem Pawiaka, czy też osobą, która była torturowana na Szucha. To są już ostatni żyjący, ale te osoby bardzo są pozytywnie nastawione, chcą kontaktu z młodzieżą. I kiedy organizujemy takie spotkania, to bardzo prosimy, żebyście Państwo przychodzili z młodzieżą, bo to jest ostatni moment. Samo tych ludzi nie będzie świadków historii. To jest niezwykle ważne, co powiedziałaś. Ofertę lekcji, w szczególności w tych trzech oddziałach, które są miejscami pamięci, uświęcone krwią Polaków, chętnie będziemy to rozdysponowywać, jeżeli mogę tak powiedzieć, w mazowieckich szkołach i zachęcać nauczycieli do tego, żeby przyjechali do Warszawy i nie tylko odwiedzali najszczęśliwsze miejsca, ale też te najważniejsze. Tak, tak, zapraszamy bardzo serdecznie do trzech oddziałów, ale też na te wyjątkowe wystawy, które już są gotowe i czekają na zwiedzających, bo tu będzie w sposób nowoczesny przekazany właśnie patriotyzm. A powiedz jeszcze, Beato, jeżeli mogę Cię prosić chwilę o Waszych publikacjach, o tym projekcie podcastowym, o Salonie Dobrej Książki, żeby jeszcze zachęcić do tego, co już nie tylko dzieci i szkoły mogą obejrzeć online, ale też całkiem dorośli oglądający.
Właśnie, w poniedziałek zapraszamy, bo już na naszym Facebooku będzie kolejny Salon Dobrej Książki. Będziemy w ogóle podczas Salonów Dobrej Książki omawiamy bardzo ciekawe lektury, nie tylko dla dorosłych, ale dla wszystkich. Polecamy książki, które Państwo być może sięgniecie, a mamy na przykład je w swoich zbiorach i w księgarni naszej. Można zakupić nawet przez internet, nie wychodząc z domu. Macie Państwo możliwość zobaczenia też na stronach naszych publikacji i zamówić je poprzez internet i kupić nasze wydania książkowe. Będziemy w poniedziałek mówić o książce O Polskę, o Warszawę, o honor, o pamięć. To jest publikacja, która została wydana po konferencji naukowej, ale proszę się nie spodziewać, że tam będą same naukowe sformułowania. Jest ona pisana prostym językiem dla każdego. Związana była ta publikacja, jest związana z rocznicą znów wybuchu II wojny światowej, bo mieliśmy rocznicę w zeszłym roku. Nawiązując do dnia dzisiejszego, ten bolesny moment dzisiaj jest to zakończenie II wojny światowej. Oczywiście mamy publikacje, które są bezpośrednio związane z naszym profilem działalności, czyli są to publikacje historyczne dotyczące niepodległości. Także i znajdziecie Państwo też publikacje dla dzieci, śpiewniki na przykład z pieśniami, które kiedyś dzieciaki 100 lat temu na przykład śpiewały. Więc to są bardzo fajne i ciekawe kwestie. Oczywiście mamy podcasty na Facebooku, gdzie rozmawiamy o różnych projektach. Mamy też muzeum online, gdzie zamieszczane są informacje i zbiory. Pokazujemy eksponaty ze zbiorów Muzeum Niepodległości, których na co dzień nie znajdziecie Państwo. Nawet przychodząc na wystawy stałe, pokazujemy to, co jest jak gdyby ukryte, a nie może być pokazane, no bo są pewne uwarunkowania. I są to eksponaty też wyjątkowe i nie znajdziecie Państwo tych eksponatów w innych muzeach. Także mamy tutaj jeszcze muzeum online, ale mamy też oferty dla seniorów, ciekawe spotkania, wykłady. Seniorzy, mamy Akademię Seniora i też Akademia Seniora ma swój Facebook, tam też różne są zamieszczane informacje, ciekawe akcje dla seniorów. Także cały czas funkcjonujemy, wręcz powiedziałabym, że teraz może dopiero niektórzy nas zauważają poprzez strony facebookowe, ale jest to czas takiej bardzo wzmożonej działalności, ponieważ codziennie jest jakieś nagranie, codziennie jest jakiś projekt, który następnego dnia powinien być upubliczniony, żebyście Państwo mogli wspaniale spędzić czas w domu, bo wiemy o tym, jak trudno ten czas jest w tej chwili zagospodarować, żeby nie wkradła się nuda, ale mam też przy okazji, jeżeli pozwolisz, zaproszenie dla Państwa, ponieważ ogłosiliśmy konkurs na Pamiętnik 2020, czyli to, co Państwo możecie przesłać do nas, urywki swoich pamiętników, które piszecie teraz, albo możecie zacząć, bo do końca miesiąca taki urywek pamiętnika proszę nadesłać, albo z przeszłości. To też są pamiętniki nie tylko dla dorosłych, ale piszą też i dzieciaki, i młodzież. Później najlepsze pamiętniki zostaną opublikowane w książce. Książce, która na razie będzie w formie PDF-u, czyli będą mogli ją przeczytać wszyscy. Super pomysł, bardzo fajne. Jakby dziękuję Ci za zaproszenie. Jakby działalność jest faktycznie, to można całe dnie spędzić, jakby odwiedzając Wasze muzeum, oddziały i patrząc na to, co robicie. Jestem tym naprawdę tak no, z dużym szacunkiem, jakby i nie chcę powiedzieć, że nie spodziewałam się aż takiej aktywności, ale no chyba tak będzie uczciwie powiedzieć, że jestem porażona tym, jak dużo się dzieje i miło mi będzie linkować, udostępniać Państwu, wszystkim, którzy oglądają nas, którzy będą zainteresowani na stronach Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, przynajmniej najważniejsze Wasze wydarzenia i aktywności. Także nie wiem, czy chciałabyś jeszcze na koniec coś dodać, bo powoli musimy się chyba rozstawać.
No tak długo jeszcze można byłoby opowiadać, ale jednak wolałabym, żebyście Państwo do nas, jak już wszystko wróci do normalności, przyszli, przyprowadzili swoje dzieci, swoich wnuków, przyjeżdżajcie z całej Polski, bądźcie tu z nami, my jesteśmy dla Was, jesteśmy otwarci, także czekamy na Państwa naprawdę z wielką radością, że w końcu przyjdziecie. Ja zapraszam także w Waszym imieniu i swoim. Dziękuję Tobie bardzo za spotkanie, za ciekawą rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.